Cześć wam wszystkim, w Diablo 2 Resurrected, zazwyczaj gramy, jesteśmy tutaj w akcie trzecim, w Kurast, Doki. Na koszmarze gramy w rankiem nekromanty, mam poziom 57. Kazamaty nienawiści, poziom pierwszy. Teraz nie kupiłem sobie jakieś dodatkowe kluczyki. Będziemy sobie to pobyć, zwiedzać. Mam nadzieję, że uda mi się już dzisiaj udać do aktu czwartego. W akcie czwartym będziemy... Tutaj będziemy mieli Mephista. A w akcie czwartym będziemy mieli Diablo do pokonania. Przejdę to po dobrej jakości partyzana. Odcinek eteryczny, tak? To jest bossy, który rzucił przekleństwo, tak? Kupiłem sobie kluczyków, tak, będziemy mogli tutaj dosyć dobrze wszystkie, mam nadzieję, że rzeczy przeszukać. Położę się na ogień. Nam wzrost do 75. Te kościany, mamy tych kościan przeciwników. Pan mroku. 57 poziom, tak? Ponieważ tylko do leczenia. Swój identyfikacji. Maska dobrej jakości. Jestem przeciążony. Ta partyzana, szczerze, że tutaj właśnie dużo tego. Biera miejsca. No to maskę możemy sobie poczynić. Na trzy dziurki to jest dosyć sympatyczny przedmiocik. Szeroki topór nas nie interesuje. To mamy kolejny przeciwnik, którym możemy się wziąć zająć. No i nawet tutaj, kurczę, to mam pod łapą, tutaj nie zauważyłem. Złoto bełce, więc to jest ciekawego. Na drugim poziomie będziemy mieli punkcik nawigacyjny, żebym o tym pamiętał. A tak, no to będziemy sobie tutaj powoli wszystko zwiedzać na lekciku, tak zwanym. Mamy kolejnych przeciwników. Na kudupy, na to trzeba uważać. Tutaj trzeba jakaś tarcza trójkątna. Kurczę, że on zmieni się tutaj. Sympatycznie, że wszystkim się zajmują moich ukochani przywołańcy. Być jakieś skrzynki poukrywane, więc ja się biorę i dosyć dobrze staram się rozglądać. Jakieś złoto tutaj zostawiliśmy po drodze. Pierścień do zidentyfikowania. Mam już dwa takie pierścienki plus, czyli do wszystkich odporności. Kup na tam 80 złamanie. Mikrofika i nic poza tym ciekawego. Uszkodzona ciernista tarcza. Złoto, złoto i tutaj nic ciekawego nie ma. Jakiegoś tam gazu zjemczonego chyba. Złoto. Tak czasami się zatrzymuję i no, chciałbym się porozglądać. Przede wszystkim no, zatrzymuję się na chwilę, żeby jakieś potworki na mnie nie wyskoczyły, czy tam żebym ja im nie wskoczył od razu na ten na twarz.
trafią. A koszyki jest prymitywny. Gizarro mnie interesuje, to mam jeszcze jednego szyk. Jakieś samoloty tutaj, kurczę, czas to czas latają. Pamiętam, że w Eleksie taki mam, mieliśmy też od pokłosy jakiegoś tam samolotu od czasu do czasu. Złoto, złoto. Pęknięte trofeum. Plus jeden do zamęta. Dla nekromanty, tak? Kluczyk jakiś mi pod... Jak tam z tymi kluczykami stoimy w ogóle? Ale teraz się patrzę, ile ja mam kluczyków. No pierwszy raz mi się kurczę trafiło. Tak jak chcę, żebym się kurczę kluczyków skończył. Nie ma, to nie jest początku. Może to kiedyś wzięło i zdarzyło. Zamknięty helmet, jak się wypadł. No to mam jakąś skrzynczkę. Pelki. I wyskakują ze wszystkich stron. Sam szczerze mówiąc, fajnie jest tak się zatrzymać i posłuchać jakieś odgłosy po bliskich przeciwników, wrogów i tak dalej, co podobnie dzieje w ogóle są. No to. Nie wiem, czy uda mi się tutaj, kurczę, wszystkie pokojki przebadać dokładnie. Brutalny, brutalny łamacz. Tutaj mamy runkę. A co mam powiedzieć? Na razie nie widziałem nic, że jest niższy poziom. Tutaj na prawo mieliśmy kurna, to pewnie to gdzieś zaś jakieś. Jak już tutaj jesteś, to bym chciał tutaj wszędzie wszystko zwiedzić. A też jakoś dziwnie tutaj kurczę hasam ganiam i tak dalej. Ty miałeś mi gdzieś jakieś. Dziwnych przeciwników. I oczywiście na prawo mamy tutaj zaś najniższy poziom. Uwielbiam takiego typu akcje, kurna ta. Wszystko dookoła zwiedziłem i tak dalej, nie znajduję tutaj zaś najniższy poziom. Okazuje się, że takie o, takie tu zejścia jest tutaj na prawo. Nie, chcę się już tam nie lecić. To ja idziemy na poziom drugi. Idziemy tutaj punkcik nawigacyjny. Czy może mieć więcej niż... Jestem przeciążony. No to jest piękny kurczę, runka real. Niemożliwe. Ja jestem troszeczkę zdenerwowany, poirytowany taką sytuacją. Muszę sobie psiknąć, czekajcie chwilę, kurwa tam. No już jestem, sorry, kurna, nie wiem, coś mi to psikanie wzięło. Tragedia. No nie mam tego łuka, gdzie kurczę upchnąć, mam tylko trzy dziurki. Chciałbym, że to będzie coś ciekawszego, ale to nie. Tak, ja. Czekajcie, kurczę, miałem się trzymać z której ze strony, już dawno nie wiem, z której się miałem trzymać ze strony. Z prawej będziemy się trzymać. Trzymamy się ze strony prawej. Coś ciekawego. Same jakieś badziewie. Ametystu poproszę. Jeden normalny taki ametyścik i mogę sobie zrobić wyższą runkę. No bez jaj, poziom trzeci. Dało mi się tutaj pakować na poziom trzeci, spoko.
Tutaj będziemy poszukać też punkciku nawigacyjnego. Na poziomie trzecim będziemy mieli kurczę walkę z naszym przecudownym przeciwnikiem. Ale tu jest... znaczy było pusto. Skrzynka pusta. Tylko z jęczonego gazu antidotu mi by się mógł przydać, ale nie wiem tego. Dobra, jest miejsce, to jest party. Pakuję wszystko do naszej zmiawczej kieszonki. Mam 12 tych portali. Byłoby mieć mi tylko do wzmocnienia. Zamknięta skrzynka. Mi tylko do leczenia. Już wzięliśmy jedną, to więcej ich nie potrzebuję. Jestem przeklęty w tym momencie, ale nie wiem czy mi się bierze i opłaca tak hasać. Bliźniaczy to po prostu przeklęcia na głowie. Fajko, coś sobie się na lewą stronę. Kolejne kluczyki. Więc wykaczyłam siódmy. No i lecimy kroczek po kroczku, tutaj coś cieknie. Fajnie to wygląda. Ketchup brudny z jakimś błotkiem w ogóle. No i nocik do obczajania. Plus 8 do minimalnych obrażeń. Uff, to była święta kula. Ja sobie fioletową miksturkę przez przypadek, ale dobra, mniejsza z tym, myślę, że to problem interesuje. No z kasą w sumie, dosyć dobrze z tymi, mam co płakać. Pusto. Złoto. Złoto. Maczeta. W tym momencie bardziej mi się opłaca mieć z prawej strony, w tym momencie ten tego nam zamieszczą mapkę. Jest ostatni punkt nawigacyjny w tym akcie został zaliczony. Więc pozostaje mi innego jak skończenie. Nie mogę mieć więcej zwiedzania w tej oto pięknej cudownej zamieszczonej lokacji. No i spakowanie się na niższy poziom, tak? Zapakowanie się na niższy poziom. Maczeta. Tutaj żadnego przejścia nie widzę. Leczenie jedna się może przydać jeszcze. Tam mieliśmy zejść, przejść na niższy poziom, znaczy na niższy poziom do kolejnej lokacji. Tutaj przez spadek nie chcę kompletową. Coś sobie tam chciałem wcisnąć, nawet nie wiem co dokładnie. Kasa. No i kolejne ciekawe rzeczy, które możemy sobie kliknąć. Nie mam całego. Z
jestem całym życiem, to szczerze mówiąc, nie chcę się hasać, może być ciekawie. 400 sztuk złotych monecik, mam kolejnych przeciwników, oprawca, demon. Ogłuszający atak. Do ataku. Jakby tam wyjść, musimy iść naokoło, da? Zawsze jakieś złoto się przydać może. Ale wszyscy widzą, że lepsze byłyby runki. Antidotum. Tylko do many. Pan mroku. No, dosyć tutaj ostro błądzimy po tych wszystkich kazamatach, tak? Kazamat nienawiści. Kadaber. A 110 mamy do siły. Potrzebujemy 156. Nadzieję, że w najbliższym czasie wypadną archa monarchy z 4 dziurkami. Ja też tam nie wiem, czy ja mam runy do tych na ducha w tarczy. Albo z jakiś komentarzy nie wypadł. Krzątkowa przyłbica. Przedmiocik. Tego barbarzyńcy. Jestem przeciążony. Pewnie to naga. No się wpakowałem w niebezpieczną sytuację, kurczę. Pod buta się wpakowałem temu to przeciwnikowi. Oprawca. Miałem te przejścia, jak kurczę na okrągło, bo nie wiem jakoś, nie wiem dlaczego już to. Nie zauważyłem tej przejścia tego. Ciężka jakaś. No i to jest piękne. Cudowne i sympatyczne. To jest jakieś prześlenie do tych niskich pomieszczeń. No ciekawe jakiejś tarczy potrzebuję, kurczę, z czymś kamy. Szmaragdzik. Pusto. Katal. Zamknięte skrzynie. Strasznie mnie tego typu rzeczy, które mnie intrygują. Ciekawią i w ogóle. Ale czy mam jakieś przejście? Złoto. Złoto.
No, znaczy dobrze sobie z tymi córkami co gram. Jakieś pochody. Kolejnych kadawerów mamy. Święte Kropidło. Jestem przeciążony. No ciekawy jestem co Święte Kropidło, co tam ciekawego ma przy sobie. W takim etapie gry, co tam ciekawego by mi wylosowało, jeśli chodzi o jakieś dodatkowe ataki dla nie dla barbarzyńcy, tylko dla paladyna może. Oczywiście, że jakieś będzie, nie? Tutaj nic, tam nic, już prawie dosyć duże jest lokacja. Skrzyneczka. Złoto, złoto i złoto. Pazury mnie nie interesują. Domany. Złoto, buzdygan. No i po tym oto przeciwniku kolejnym. Kasy, kolejne jakieś skrzyneczki tutaj widzę w okolicy, pochowane są ostro. Znaczy, no, nie widzę ich dobrze. Są ładnie tutaj pochowane, nie? Kilka do życia sobie wezmę, z trupią. A sobie ją wypijemy. Rozległa jest strasznie ta mapa. Ok, złoto, to mam jakiś kluczyk tu. I nie ma końca. Są jakieś tutaj? Skrzyneczki i tak dalej, te podobne. Ale już ten kolec mnie nie interesuje. Złoto. Więc poza tym ciekawego. Mam tu jakieś przejście trzeba. Kapiczka do walki, czaszka mi wypadła tam. Jakieś rękawice taki tu. Pierścień. Córka do życia. No i tutaj mamy całą mapę dookoła odkrytą. No pozostało mi tylko kurczę te miejsca poboczne, to jest takie zaciemnione, kurczę, to jest...
to jest tragedia, panowie. Osoby mnie pakują. Coś muszę tutaj napić. Mieszka, go bierze i... Strasznie mnie swędzi. Lepiej. No i tak sobie biorę wszystko, kurna, tutaj bierze, biorę i obczają, da? Tutaj na lewo jeszcze mam takie wszystko czarne. Z jednej strony dla punkcików nauki, ja bym sobie tutaj naciśnął do punkcików nauki, to nie gotik. Dla punkcików doświadczenia, bym sobie to chciał wszystko zwiedzić, panowie moi drodzy. I w każdy kącik za, jeżeli bo jakieś tam przedmiociki też możemy fajne wydrzeć tym wszystkim przeciwnikom. Tym kurczę włócząc się, mam prawie kurczę kolejny poziomik. O, jest dwa. Nie mogę nieść więcej. Dwa to jest, mam im wypadek. Zjedna się do zdrowia. Plus 21 do zdrowia. Kurczę, tutaj nie wiem, taki to jest, ile może mieć do zdrowia, ale chyba więcej. Mógłby wyciągnąć jeszcze 21, szczerze mówiąc. Czyli czekajcie, tutaj na prawo jeszcze mamy jakieś takie zaciemnione miejsce. Tego nie będę ma grał i obczają, no ale kurna ta z grubsza można. No i ruka sobie wypada. Nie no, mówcie mi co chcecie, ja. Tak, aby dwa się opłaca brać. W każdy kącik zaglądać. Prędzej czy później to nam powinno zostać jakoś wynagrodzone. Tu byłem. Tam aż tak daleko już mi się nie będzie chciał zapewne wracać, nawet nie wiem czy tam byłem czy nie. No nie wiem gdzie jeszcze nas nie było, chyba w tym kwadrale, dobra. Czyli najszybciej, no to z buta chyba będzie. Ty na prawo do góry. Na prawo do góry. Jakieś przedpolki jeszcze jakie spotkamy gdzieś po drodze, to z ich... To z nimi się będę chciał też ładnie wziąć i przywitać, przytulić i tak dalej. Takie przejścia, kurna, to do góry. Trzeba na koło gonić.
To jest przejście, tu jest takie przejście, tutaj widzę, że jest zamknięte. Jest przejście. Coś mi tutaj bierze i... Wyciągnąć tych szczepionów. Dwa punkciki do... Znaczy nie punkciki, tylko złota i punkciki do doświadczenia też. To jest to zawsze. I pierwsza taka najważniejsza dla mnie rzecz. Miejmy nadzieję, trzeba mieć kciuki, żeby tutaj było wyjście na poziom trzeci, nie? Też jest blisko dosyć. Tam teraz zostawiam sobie punkcik nawigacyjnego, co dobra, jeszcze z tym. Ojoj, to jest zajmiejsza akcja. Złoto i antidotum na dzień dobry. Skupia się na blisko złota. Władysław krwi. Książka. Okej, lecimy. Nie, najlepiej to jest ten. Brem i strząsa pięścią. Demon zakryta aura, zakręta błyskawica, tam jest chyba. Ale mi tam kurczę ostro atakują. Jest i poziomy, zmieniasz to. Nagrady. Leczenia, leczenia, jak tam sobie czekamy? Dobrze stoimy. Wzmocnienia, wzmocnienia w portalu. Złota. Mamy zadanie tutaj. Musimy zabić Mefistia. Zabić czy znaleźć go tylko? Musimy go... Co zrobić? Zabić. Kolejny poziom. 110 te. 15 mam. To jest i tak mało. No bo umiejętność, kolejny punkcik weźmiemy do naszych ukochanych pupilków. 66%, tam poziom 21, bazowo 17, tak? Kroczek po kroczku, coś ciekawego wypadło, czy mi się tylko wydawało. Wydawało mi się, że mamy coś takiego, skrócę czas. Trzy pierścionki, Gizarma. Wiem, że będą jakieś te jeszcze poukrywane skrzyneczki gdzieś w okolicy. Maper. Smoko ręki. Kolej punkt doświadczenia. Na tym momencie poziom 50, nie? Proszę, mnie interesuje twój identyfikacja. Możesz dać runka ral. Ja się tak coś cieszę z tych runek, że jest po prostu zajmaszu szczęśliwym. Nie zawsze była jakaś skrzynka, nie wiem dlaczego w tym momencie nigdzie nie widzę kościany hełm, nie jest to hełm dobrej jakości. O, tam jakąś skrzynkę. Tu mam długą skrzynkę. Najpierw sobie tak ładnie obejdziemy z jednej strony, później z drugiej strony i pójdziemy na sam koniec na tego cyklu. Wuja M. Znowu zbroja świąta, kula złota trochę. A już się jakimiś tymi. Będę. Nie mogę nieść więcej. Nie no, lekkie rękawice. Ja ciekawe, co nie ma miejsca. Więc rękawice podnieść, to muszę kurczę tam powyżej.
Arktyki plus 20 do zdrowia i plus 10 do szybkości ataku, bo 10 takie mają zamiast te kabitki. Dobra. Kluczyk mi wypada, ale kluczyka szczerze, że nie potrzebuję, no ale dobra już. Niech stracę. Ura, szczerze, czy idziemy na tego całego mafiścia? Lecimy. A noc, który pan tutaj opuszcza. Czemu uciekam? Demon. Chyba się taki kurczę źle zrobił. Przecież mam 57 pomysł, tak? 50-15. Ostre bombki tam puszczę. Tutaj używam tego zwiększenia wrażenia jego. Nie no, cienki z gościu, kurwa, tak że jakiś będzie potężniejszy. Przyjemnej podróży, Mefisto. Przekaż otchłani wyrazy szacunku. Dobrze, nie współczucia. Tchula mamy kolejnego, kurwa, teraz mamy 4 tchula, możemy sobie zrobić kolejnego Amena. Ralika też mamy z zajmieszczego. O, tu są rale. Dwa już takie mamy. Trzy nawet. Dwa taliki. No i takie zajmieszcze kamienie, da? Mam tego przyjaciela, mam takie trzy pierścionki, to pozwolę sobie je transmutować. Wszystkie odporności. 6 fajnych pierścionek. I tutaj mamy Sola. Dobry wieczór. A do Solego, że pani to był potrzebny mi ten kamyczek w szafie. Chyba, że zielony, ale te zielony też kurna to nie mam. Zajmiaszcza, chcę na poziom 12 mi tą ciachę, tam 12. Czy to już mamy obczajone? Dziadku, czekaj chwilę, widzisz, że jestem zajęty, mam ten dosyć ciekawe rzeczy. Idziemy do jego odczyja, idziemy. Pasowałoby te rzeczy pozbierać, jak najlepiej się tutaj nimi zająć. Taki mamy topor, jak zajmiaszczy blizna, bojowy topór. Proszę, jednoręcznie od 19 do 34, 67 siły potrzebuję, żeby go używać, poziomu 27, bardzo dużo szybkość ataku, plus 30 do skuteczności ataku, plus 90% do obrażeń, plus 50 do skuteczności ataku, plus 30 do szybkości ataku na początku, teraz mamy plus 50 do skuteczności ataku, 30 obrażeń od trucizny w ciągu 3 sekund, 50 obrażeń, plus 50% do odporności na trucizny. Fajnie. Sympatyczny. Też taki toporek. Topór śmierci. Od 13 do 18 obrażeń. Plus 69% do obrażeń. Plus 8 do minimalnych obrażeń. Plus 15 premii do skuteczności obrażeń. Trafienie oślepia cała. Plus 4 many za każdego zabitego przeciwnika. Niemożliwe. No miejsca już nie mam, nawet jakiego typu bajery, tak? Mam też obręcz. Plus 2 do
Umiejętności pułapek dla zabójczyni plus 30 do szybkości poruszania się plus 2 do zdrowia. Atakujący otrzymuje obrażenia. To za zabójczyni też kurczę tej rzeczy wypadły taki korba, czyli pisemkowaty kostur mam mieć. Niemożliwe! No miejsca takie kosturczy nie ma na jazdę. No nie mam zielonego pojęcia, jakby to wziąć i upchnąć. No korbacz, czy co ja tam mam tutaj kurczynek na wszystko moje odpieciele. No coś takiego damy sobie tutaj, o. Tyle? Jestem przeciążony. No ten korbacz jeszcze bym sobie chciał wcisnąć gdzieś, ale nie wiem gdzie. No drobny dramat jest, moi drodzy przyjaciele. Zdymasz. Chciałbym sobie pozbyć złoto, nie widzę żadnej tej. Kamyczek jest, jakiś mi wypadł jeszcze tego. Jestem przeciążony. Jakiś kamyczek mi wypadł dla mojej pięknej. Nie mogę. Zdymasz czarodziejki, tam tutaj na razie nie mamy. Nie mogę nieść więcej. Klejnot się jeszcze tam gdzieś musi upchnąć, mam tutaj przejście do kolejnej lokacji. Chcemy sobie tam pogadać w tym kurat, czy nie z tym osobami? Chyba nie, tam ciekawego się nie dowiemy, lecimy do kolejnego akcji zatem. Akt czwarty. No to teraz można sobie porozmawiać z naszym Deckardem Cainem, ją ubią. Dziadku, gdzie ty idziesz? Idzie się tam wysikać. Miłego dnia życzę. To jest jakieś coś ciekawego. Nadszedł czas, by zniszczyć kamień duszy Mefista. Zabierz go do piekielnej kuźni. Tam umieścisz go na kowadle i uderzysz w niego z całej siły młotem. To powinno na zawsze zapobiec odradzaniu się Mefista. Teraz pokład tylko skąd mam wziąć taki młot, kurczę, ale on tutaj ma fajnie te. Identyfikacja. Wow, ale to jest fajnie zrobione. Tutaj nic nie było. To był jakiś ten ptaszek. Którym się zbliżało? Jaki fajny aniołek. Tyraelu. Ogień tutaj nie ten? Nie poparza nic w rodzaju? Jo, dziadku. Dobrze znowu cię widzieć. Pokonanie Mefista to wielkie zwycięstwo światła. Wiedziałem, że w końcu uda ci się tutaj trafić. Twierdza Pandemonium jest ostatnim bastionem mocy niebios przed wrotami płonących piekieł. To miejsce zostało uświęcone krwią tysięcy mistrzów światła, spośród których wielu było śmiertelnikami, tak jak ty. Teraz nadchodzi czas ostatecznej bitwy przeciw pierwotnym złym. I musisz do niej stanąć samotnie. Nie mogę ci pomóc, poza kilkoma okruchami mądrości. Bo to jest godzina triumfu śmiertelnego człowieka. Twojego triumfu. Niech chroni cię światło, a moce niebios rozświetlają twój szlak. Dzięki stary, to miłe, sympatyczne i w ogóle. Coś mi jeszcze ciekawego chcesz powiedzieć? A. W tej zapomnianej krainie dawno temu uwięziono mroczną, okaleczoną duszę. W ustach śmiertelników jego imię brzmi Izual, a przed wiekami był moim zaufanym porucznikiem. Jednak wbrew mojej woli poprowadził szturm na samą piekielną kuźnię. Pomimo odwagi i męstwa, Izual został pojmany przez mroczną trójcę i wypaczony przez ich przewrotną moc. Zmusili go, by zdradził swój ród i wydał najpilniej strzeżone sekrety niebios. Z
stał się marnym cieniem swej poprzedniej postaci. Upadłym aniołem, któremu nie ufa ani niebo, ani piekło. Dusza Izuala została zamknięta za popełnione zbrodnie w ciele strasznej istoty wezwanej z otchłani. Jego oszalały duch już od wielu wieków mieszka w tej okaleczonej skorupie. Wydaje mi się, że dość już wycierpiał. Błagam cię, znajdź Izuala i uwolnij go z tych strasznych okowów. Zakończ jego cierpienia. Spoko, zajmę się tym, nie ma problemu. Mogę już iść? To spoko, dzięki ci Tyraelu, takich jak ty jest naprawdę niewielu. Będziemy wszystko posprzedawać wodą umiejętności tarczy energetycznej. U naszej ukochanej zajmiaszczej czarodziejki, da? Zostało wykonane, tutaj zostało wykonane, tutaj też nic nie mamy ciekawego. Jamela. Pozdrawiam cię. Jamela, wiesz co, no popatrz się tutaj, ja bym się chciał popatrzeć na twoją twarz, fajną masz książkę, fajnie jest zbudowana. No zbroja i tak dalej, ja bym się wszystko sprzedać, kurde, na 30 tysięcy. Niech to leci. 30 tysięcy. Też trochę kasy. Tutaj mieliśmy coś ciekawego, znaczy tego sprzedawać, no nie wiem czy będę, czy nie będę, czy nie będziemy tego sprzedawać, no, ale później kiedyś może mi się to może przydać. Idziemy do naszego przyjaciela, który też tutaj się nazywa. Halbu się nazywa. Witaj. Muszę, ma dosyć ciekawą. No nie, no diabeł tak nie wyglądał, to jest bez jaj chyba. Ja je sobie robię chyba ze mnie. Mój drugi przyjaciel, tu ciebie mogę się na pewno wziąć naprawić, ale na się będę naprawił. Mogę się naprawić, ale się nie będę naprawić. Nie będę. Okej. Okay. Czekajcie, co wy te rzeczy popiszą, tak miałem wcześniej troszeczkę problemy. No to bym chciał sprzedać i to bym sobie chciał zobaczyć od 7 do 26 obrażeń od ochrony. Plus 25% do obrażeń. Sympatyczne. Tą siekierkę mamy, to ci to sprzedamy na razie. Tabu. No, naprawimy się tak już tobie. Idziemy te rzeczy wpakować w naszej zamiaszczej skrzyneczki, tak? Ja te rzeczy tutaj na razie wezmę i zostawię. To zagraję sobie to wszystko poprzucam. Porządki sobie tutaj porobię, mam kurczę zbyt dużo różnych rzeczy, które szczerze mówiąc mnie tutaj nie powinny interesować. No, mamy szaja. Czyli do sola potrzebujemy niebieskiego kamyczka. Cię kręcę, w ogóle nie mam tych kamyczków. W ogóle ich nie powinienem używać, powinienem sobie trzymać kurna na teraz mutację tych wszystkich run. Do tej kopy potrzeba chyba tego rubinka. Od chula będę mógł sobie z Amna wziąć, zrobić jednego. Dobrze, pamiętałem to. No potrzebujemy kurczę tego fioletowego kamyczka tutaj. Dobra, nie wiem co ja tutaj mam jeszcze robić, żebym sobie skończył swój odcinek. Wam bardzo dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło, w tym momencie mamy 58 poziom. Naszego nekromanty, tam 115 do siły, potrzebujemy 156. No i Emilio poziom 57, olśnienie takich heromiki. Taką zamiaszczą zbroiczkę. Trzymajcie ciepło, hejka, papa. Moi drodzy przyjaciele, zostawcie jakiś komentarz, dajcie łapkę do góry. No i słyszymy się w kolejnych odcinkach.